fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 2 Skull of the First Sin. Dobra, dobra. Tego już nie zdążyłem. Zapewne byłem w stanie, tylko oczywiście jak debil tego po prostu nie zrobiłem. I... A, tarcza! Cyk, dwóch na raz. Aż za tą... Kurde, żałuję, że nie mogę, Mogę, ale słowo jest efektywne. Pierścień, który mi odnawia HP, kiedy zabijam wrogów. A jeszcze mniej efektywny jest pierścień, który mnie leczy w miarę czasu. Się wolę samemu tak pilnować. Znaczy no, widać, że jest to średnio użyteczne. O kurde, jeździec. Czekaj, co on to robi? Chyba słyszałem, jak ktoś się modlił. O, płomyk. Super. Mi się wydaje przynajmniej. A, widziałem to. Znak nie strzela. Zobaczmy, czy mogę tam dojść. Cały czas jest tu kamera w podłogę, coś mi się nie kończy grunt, aby... A, to dobra, to ta coś, to ta se te swoje inkantacje jakieś... Może burczyła, gadała. Przed tobą przytłoczenie, więc wymagane opanowanie. No, widać, że trochę tam jest typa. Mam jeszcze tego ogra. Ja pierdzielę. Jeszcze tam muszę iść. Dobra. Łuk. Dajcie mi łuk. Nie ta opcja. Tu. Łuk. Ale już jestem przemieniony, więc potrzebuję lepszego kamyka zdrowia. Czy kamyka klejnotu właściwie. Głowę spróbuję zrobić. No, oczywiście stoję za blisko ściany. Serio? Jeszcze dalej muszę odejść? Pięknie. Jeden headshot zabija. Może nie tylko headshot, może gdziekolwiek, jakbym trafił, to bym ją zabił jednym strzałem. No jednak. Ja pani nie wiem, ale kurde, widać, że te klatki spadają na miarę odległości. Okej. Kogoś tu jeszcze mogę zdjąć z dystansu. Z tego co widzę, to nie bardzo. Czyli tak. Może najpierw z tym ogrem zawalczmy i spróbuję wykorzystać te nowe czary, które mam na sobie. Zobaczmy mroczną burzę. O nie!
machinę. Szczęście żyje. Zaraz szybko do tyłu. I fajna od razu. Spróbujmy to postawić. Ale widać, że jest potężna. Więc nie... Jak ty się żartujesz chyba teraz? Przypomnij już być martwy! Nie! 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 W ostatniej chwili! Nie ma tak, cwaniaku! Tak się bawić nie będziemy, nie ma takiego gryzienia. Strzała ci w dupę! Co za gnój! Naprawdę cieszę się, że gram na kombie, bo dzięki temu mogłem się teraz przed tym obronić. Niektórzy mogą to uważać za cheatowanie, ale nie wiem. Ja sobie tylko ułatwiam życie, nie widzę w tym żadnego problemu. Tu się kończy? Ja, tu się już kończy podjazd, czyli trzeba uważać. Teraz spróbujmy na... Spróbujmy go magią rozwalić. Naprowadzająca ciężka strzała, no może być trochę ciężko. O, mało co z tego zrobił. Kongrac, kurwa, kongrac. Prawda, zajebiście. Jakby zaatakować? Cofnąć? Nie! Walcz z nim dalej, na tym moście, który jest cieńszy niż papier z konfetti! Okej, czyli te babki dają mi szkarłatną wodę, później jeszcze dają. Mogą dać, pewnie jeszcze sam tam zeskoczy, idiota. Okej, mam na niego fajny pomysł. Spróbujmy. Zamiast... Znaczy tak, o, postawmy tutaj jakieś to miejsce, jakieś stanie. Oczywiście bardzo słaby zasięg, no to tyle z tego było. Ten tyle nie wiem, czy on był, jak grałem na konsoli, czy nie. Ciężko to stwierdzić. No, jeśli nie, no to kolejna różnica. Teraz
dobrych wiatrach już się nie odrodzi. A właśnie, dobra. Wiem, co to za miejsce. To jest właśnie miejsce, gdzie jest ukryta dusza Wendrika. Miejsce, o którym wam wspominałem, tylko że niestety, dopóki sam Wendrik nie zostanie przez nas zgładzony, to miejsce się otworzy. Więc na razie muszę obejść się z smakiem. O, świetnie, żyjesz. Człowieka. Ciekawe, to coś było kiedyś człowiekiem. O, migoczący ptali może się wypadać. Miło. Ciągle wyglewę. Co jest dobrze. Dobra. Tam już jakiś rycerz szedł w tym kierunku. Kolejne przejście. To jest chyba przejście dalej. Iść tam, 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 tam. Odzyskałem od razu klejnoty, znaczy może nie od razu, ale odzyskałem jeden z klejnotów, które odzyskałem, żeby się podleczyć. Chociaż same klejnoty życia mi się już kończą. Jest to mi ostatni. Poprawka nie mam już żadnych. I nie możemy zobaczyć, co wziąłem. Takie gwiazdkami. W sumie właśnie jeszcze tym się mogę leczyć. Nie, nie chciałem przyzywać! Dobra, nie, no niech zostanie. Czemu nie? W razie może zostać. Tam powinno być zwykłe przejście z tego, co kojarzę. Bo boss... Boss ma takie specyficzne wejście do jaskini. O, już bym się zrobił. Już sam bym się zrobił. Dobra, mam rycerz na kierunku, bo chcę koleżaneczkę twoją. Tutaj zniszczył. Co się jednak przydaje. Zwrócenie uwagi. Dobra, szybko odmiankę. A ty tu jeszcze jest babeczka, proszę. Ale potęga tej tarczy jest po prostu niewyobrażalna. Dobra, ja panie Hunter, ja tu prowokuję, a pan... Ale ci z jednym pomogę. Shattered smoka, nie? Czy to już nie miałem zdobyte? Sprawdzę. Satysfakcja do nas, jak cię... Tak, to już chyba miałem. Dobra, a zobaczmy w sumie to. Bo powinno działać tak jak ryż w Sekiro. Na bieżąco mnie sporo... Na bieżąco mnie leczyć. O, ta leczy, proszę. Tutaj. Co mi ta czaszka? Mam taki, co ten duch nawet nie przeszkadza. Pewnie bardziej pomaga niż szkodzi. O, to. Tam jest kawałek dalej boss. Może uda się z nim zawalczyć na tym odcinku. No, tutaj są te małe gówna, które nienawidzę. Bo właśnie one nakładają kwas. Jeszcze są mało odporne, więc się w miarę szybko zabić, no ale niestety.
akurat nie podziałało. To jest akurat pikuś. Bo na dokładkę jeszcze jest to coś. Wielkie gówno, które chmurę to rozpela normalnie wielkości chyba wieżowca. Dobra, może sobie coś przyzwyczaić, no ale... Chmura jest w cholerę większa, ale zresztą to widać. Sądziłem, że gościu już tutaj mnie opuści. Dobra. Weźmy sobie tutaj Felicję śmiałą w takim razie zamiast niego. Czyli granica każdego takiego upiora to jest chyba pomoc dojście do ściany mgły, mi się wydaje. Dobra, tutaj woda różana. Troszkę przewrócimy sobie HP i odnowimy życia, zaklęć. Prawie, no większość do full się odnowiła. O, patrzcie, widzicie? Tutaj są te świetliki, bo śpiewa panika. Właśnie. Wszyscy właśnie nie atakują te jakie są kurczy syny. Kurde, pokonali ją. Zmieni ten cholerny łuk na miecz i walcz! Jesus! Strzał to jest czasem jakiś żart. Okej, w czerep. Pięknie. Wyszedł, wszedł. To chyba leczy mi się wydaje, ale... Nie pożyję na tyle, żebym to sprawdził. Jak to będzie wyglądało z nim. Okej, strzał jest potężny. Ale o dziwo gościu się chyba cały czas osłania, co jest dla mnie akurat dziwne. Pod tym względem, że nie wiem jakim celem tak mała tarcza daje mu taką odporność na ciosy z takiego łuku. Dobra, użyjmy tego. Nie jestem zatruty, ale to zawsze dużo zdrowia przywraca i to mnie dla najbardziej interesuje. Dobra, wróćmy do postura. Powinno być w miarę normalnie przejść. Kolejne rzeczy. Udało się. No, udało. Na konsoli trochę ciężej się tu walczy. Nie zaatakuję. Nawet bliźniacze ostrze. Tam jest ziomek, to go tam zostawimy w spokoju, jak leży. A jak to obejść? Nie zginąć. Tu się powinno... O, na spokoju wydać. O, samonaprowadzająca kryształowa materia dusz. Upgrade materii dusz. Ale cały czas nie patrzę na te podłogę, nie? Bo za chwilę, jakbym za chwilę miał spaść w przepaść, czy tam gdzieś na dno tej jaskini, no to podziękuję, naprawdę. Przeciwny Kindalur, proszę, drugi mroczny dół. Ładnie. Sorry, ziomeczko, się uratował.
zbyt potężny dla ciebie. Czarna szata lejdyjska? Dobrze gdzie? Dobra, i tu jest przejście do bossa. I proszę, tu jest kolejna Milfanito, ale patrzcie jak to wygląda. O! Okej, ta była uwięziona! Dobra, czyli ją teraz uratowaliśmy. Czyli zamykam. Są zamknięte. Chwila jeszcze raz proszę z tego, żeby mieć więcej zaklęć. Czy to mogę kogoś przyzwać? Niestety nie. I teraz zawalczymy z bossem, który nazywa się Demon Pieśni. Ale wygląda naprawdę dziwnie. Wygląda w taki sposób. Ja nawet nie wiem, czy ja chcę wiedzieć tym, czym to kiedyś było. To jest właśnie wkurzające, bo on sobie będzie całkiem chwilę właśnie... na tarczę, na mordę, będzie przystępnie wrażliwy na ataki. To jest połączenie jaszczurki, człowieka i chyba jeszcze żaby. Teraz się dopiero muzyka bossa odpaliła. Ja oczywiście nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, czy to coś było za nim, tym się stało. No, ściągać można, daj się zabić. No, jeszcze jeden strzał. No, nie wierzę. Znowu serio zdążył. Całkowicie nie uciekł. Klucz uwiązanego i dusza demona pieśni. Nie wiem, czy tego klucza na konsoli nie zdobyłem gdzieś. Ale to jest tylko moje teraz gdybanie, bo mogłem go faktycznie zdobyć z tego bossa, ale mogłem, oczywiście to jest ukrywane, ale mogłem go zdobyć gdzieś w jakiejś skrzyni, tego nie jestem teraz pewny, ale na 90% chyba też wypadł z tego bossa na konsoli. Przed tobą tył i przed tobą głowa. Wiwat dla cisza, no. Uważaj na... W sensie? Że... A, dobra, że jest przepaść. To tak, to faktycznie trzeba uważać. Dobra. Tutaj nie wiem, czy nie było gdzieś skrzynki schowanej. Chyba to nie było jeszcze. A, dlatego uważaj w prawo, bo się bazylion tu schował, to nie jeden. Nie ma tak łatwo, koledzy. Okej, kryształowa włócznia. Pum. To by i tak nie przepuścił, więc... Już byłoby ci lepiej, jeśli na przykład opuścił. Halabarda smoczej straży. Przechodzimy dalej. Jeszcze jedno ognisko mi zostało w tej lokacji. Okej, okay, tu widzę bez zmian. Tutaj znowu będziemy mogli pogadać z Aldią.
Witamy w Krypcie Nieumarłych. Wiem, że chyba pierwotnie to ognisko miało się znajdować w tym miejscu. Bicie na miazgę, no... Jeszcze nie teraz, bo to będzie a propos właśnie tej gadki z Aldią. My może najpierw z nim pogadajmy, a potem będę... chciałem też dokończyć, ale finalnie nie w ten sposób, co bym chciał, bym to zakończył, więc... Rozpalmy ognisko, pogadajmy z Aldią i wrócimy się rozpalić jeszcze ostatnie ognisko w krypcie Amanty, czy tam kapliczce. Witam po raz drugi. Aldio. Co tym razem masz do powiedzenia? Spotkaliśmy go. To chodzi o Gwyna zapewne. Spotkamy się i to jeszcze chyba dwa albo trzy razy. Jeśli trzy razy, to będzie chyba walka z nim jako boss. Ale żeby do tego doprowadzić, to trzeba w dość konkretny sposób poprowadzić fabułę. Trzeba dobrze ułożyć ten. Dobrze wątki pokończyć, dojść do ostatniego bossa, mając je ukończone, żeby on się jako boss faktycznie pojawił. Bo ogólnie też trzeba uważać, bo można dojść do ostatniego miejsca walki z bossem, ale zależnie od tego, czy będziemy mieli ten specjalny przedmiot, bo już teraz jak skończymy kryptę, dostaniemy przedmiot, który umożliwi nam konkretnie być pierścień, który umożliwi nam zwiedzanie tych przejść za tymi specjalnymi drzwiami, które są nawet symbol króla. Jak pamiętacie, jedno takie przejście znajduje się właśnie w zamku Drangleic. O właśnie, tutaj jest przejście. Aha, ja go nie trafiłem, ale on mnie już tak, ciekawe. Cudem cięcie go zabija, ale pchnięcie już nie. Magiczna strzała. Dobra.
Nie, nie tu, tylko tutaj. Strzały magiczne. Nie, nie usuń wybrane. Usuń. Usuń 21. Zabierz te 20. Dobra, teraz tak. Tutaj. A, kolejny pomnik. Dobra. Dobrze, mam zapas pachnących gałęzi. Bo oczywiście bez niej bym tutaj nie wszedł. No, wstawaj typie. Zabić. Mamy czwarte i ostatnie ognisko. W kapliczce Amaty. Jest to wieża umarłych. On... Właśnie, on się tutaj nie odradza. Ale teraz muszę się zabić. Za chwilę powiem wam dlaczego. Samoodblokowanie ogniska to jest mało znacząca rzecz. Bardziej istotny jest fakt, co ta wieża skrywa. Mianowicie na samej jej górze są drzwi, które możemy otworzyć, właśnie te drzwi, tylko kiedy jesteśmy pustym. Czyli teraz powinno być to możliwe. Dokładnie. Tutaj powinny być... takie... duże zwłoki, powiedzmy. Okej. Przed tobą robak. Też. Tutaj powinien być... Okej, piromanta. Nie kojarzę piromanty. Piromanta to był wcześniej. Ważna na konsoli to był ten, tylko przybiegł. Tu się powinien pojawić też taki czarnoksiężnik. Czarnoksiężnik, no. Mag korzystający z magii otchłani, czy tutaj z uroków, ale widzę, że nie tym razem. O, i tutaj. Tutaj mamy koleżankę oraz mamy to. Tutaj możemy się pomodlić. Teraz nie będzie to miało żadnych efektów. Ponieważ mam przy sobie kukły człowieka. Gdybym ich nie miał przy sobie, czy tutaj mogłem schować na przykład do schowka, to w tym miejscu możemy za każdym razem na nowo stać się człowiekiem kompletnie za darmo. Po prostu podchodzimy, modlimy się, odzyskano człowieczeństwo. Totalnie za darmo. Niczego nie chcę. Czy chcę pogadać? Milfinita, that is what we are called. My name. Do you mean our name? We know nothing of the outside world. To jest chyba ta, którą właśnie uratowaliśmy sprzed tego demona. We sing eternally for those who bear death and dark within themselves. We have been here forever. We know nothing of the outside world, and we do not need to. Wydaje mi się, że ta kapliczka Amany i krypta nieumarłych są zbudowane na resztkach tego, co zostało po katakumbach i grobowcu olbrzymów, w którym rezydował Nito. No właśnie, wielki martwy, to jest oczywiście Nito. Zastanawiam się, jak dusza Nito przeniknęła z jakby jego domeny do Czarnego Jaru, gdzie rezydował Przegniły. Tak, spójrzmy sobie dookoła.
Przeklęty śpiew to chodzi właśnie o demona pieśni. Jeśli pójdziemy teraz do pozostałych, do tej jednej, którą możemy w zamku Drangle uratować i którą jeszcze chcę uratować w tym odcinku, bo jest to blisko jednego ogniska. Potem pogadamy ze wszystkimi, to każda powinna coś dla nas mieć. Tutaj kolejny płomyk, spoko. Czekaj, tu i tu. Dobra. Spusik. Dobra, i tutaj powinno być tak. Tutaj jest ziomek, ale to jest tutaj na po bok. Skrzynka, a to jest nawet ciekawe, że klingi chaosu, w której będzie klinga chaosu, pilnują właśnie piromanci. Bo możemy, bo przypominam, że w jedynce mogliśmy tę klingę stworzyć z duszy Quillag. Czy jak to myślałem, Quellag, ale jednak nie, to imię czyta się Quillag. O, zabójca! Okej. To jest kolejna skrzynka. Że w niej będzie klinga chaosu. Żar ascezji. Okej, teraz jestem trochę w kropce. Czy w kropce, tylko właśnie zdumiony jestem w kropce. Bo na konsoli w tym miejscu właśnie była klinga chaosu. Nie zabójca. Zabójca to był chyba taki... to była katana, która była tak mega, albo mega zardzewiała i mocno truciznę nachodzi... mocno zdruwała. Tutaj jest. Katana o bardzo zużytym ostrzu. Wydaje się bezużyteczna, ale została pokryta śmiercionośną trucizną. Dusze niezliczonych ofiar zostały zamknięte w tym ostrzu, a ślady ich krwi zmieniły się w truciznę. No, jak ktoś lubi zatruwać i baczyć kataną, no to to jest bowiem dla niego. Buławart smoka mieliśmy chyba, ale na wszelki wypadek wam pokazuję. Ale halabardy smoczej straży nie mieliśmy. Halabarda lojalnego królewskiego rycerza Sian. Dobrze wykonana, wybitna broń. Sian, znany niegdyś jako najpotężniejszy wojownik w Dranglake, został uśmiercony w paskudny sposób przez jednego z olbrzymów. Na wyprawie, przeciw którym zdecydował... co? Boże, to jest dziwnie rozłożone zdanie. W paskudny sposób przez jednego z olbrzymów na wyprawie, przeciw którym zdecydował się ją prowadzić. Jakoś tak by to było w miarę. Król zamówił repliki wyposażenia Siana, by znaleźć następcę swego lojalnego rycerza. Jednak każdy z żołnierzy, który odważył się z nich korzystać, wkrótce popadał w szaleństwo. Interesting. No i rdzawe bliźniacze ostrze. Bliźniacze ostrze z potężnymi klingami na każdym końcu. Nadaje się raczej do uderzenia przeciwników niż do cięcia. By skutecznie go używać, potrzebna jest ogromna siła. Bliźniacze ostrze imituje zagraniczną broń mającą ostrza na obu końcach rękojeści. Okej, tutaj już nic nowego. A nie, jeszcze jest klucz uwięzionego. Miecz otwierający drzwi uwięzionego ma kształt broni, ale naprawdę jest kluczem. Pij klucz uwięzionego, by przypieczętować jego los. Uwięziony był kiedyś człowiekiem. Kiedy zdał sobie jednak sprawę, że nie oprze się pokusom ciała, postanowił zakuć się w łańcuchy. Od tamtej pory czeka na dzień, w którym ktoś znajdzie ten klucz i pogrzebie go w jego piersi. Ja, z tą piersią to trochę nagięcie faktu. Dobra, wracamy do ognicha. I lecimy właśnie do zamku Dranglake uwolnić... ostatnią z Bilfanito. To było gdzie? To było... dolny... nie, środkowy zamek Drangley. To będzie tutaj. Ostatnie ognisko w tym zamku, tak naprawdę. No i
Idziemy na górę w takim razie. Chociaż to trochę zajmie. Miejscu i ja. Mógłbym wyciągnąć z gorbicy kopię tego, ale raczej nie będę z tego korzystał. Ale mogę sobie wam pokazać, jak wygląda to, jak to wygląda. Zabójca tylko to, ale zabójcę też pokażę. I właśnie, może najpierw pokażę wam zabójcę. No i oczywiście wygląda on w taki sposób. Walczy jak normalną kataną, więc tutaj nie ma zbytnio co do pokazywania. Natomiast klucz uwięzionego, no to wygląda w taki sposób. Walczy się nie tak jak zwykłym wielkim mieczem. No i uwaga, oto jak będzie wyglądało wbicie klucza w pierś. Nie żeby coś, ale to raczej nie jest pierś, to jest głowa. Okej. No i właśnie, jako że jest to klucz, to znika zaraz po wykorzystaniu. No, tutaj koleżanka uratowana. Pierścień umarł. Dziękuję. Nagrodę od niej dostaliśmy za uwolnienie jej. Pierścień umarłym zachowuje ludzki wygląd, gdy jest się pustym. Właściciel tego pierścienia wygląda jak człowiek, nawet gdy jest pustym. Mawiają, że w krypcie nieumarłych możemy ponownie zjednoczyć się ze zmarłymi. Wszyscy ponosimy straty i nikt z nas nie umknie śmierci. W takim razie skąd ta fascynacja odzyskaniem tego, co już przeszło na drugą stronę? No, dobre w sumie pytanie. A, jeszcze... Dla mnie coś nowego. Nie odzywa, nie było żadnej reakcji od niej. Jak grałem na konsoli, w sensie po prostu zniknęła i przyniosła się do krypty. Było śmierć. Okay. Przynajmniej nie zużyłem przynajmniej kości. Oczywiście anulujemy działanie kukły, bo jest niezbędne. I teraz krypta nieumarłych. To są tylko dwa ogniska. Oraz dwaj niezwykle irytujący bossowie. Ale samą kryptę będziemy zwiedzać w kolejnym materiale, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Tutaj jakby ktoś myślał, czy da się zejść. Otóż nie. Nie da się. Na dole jest jedna wielka dziura. Tak więc cóż, ode mnie w tym materiale to będzie tyle. My widzimy się w następnym, w którym będziemy zwiedzali kryptę. Okej, o proszę, coś mamy jeszcze. Rozjeżdżony klej od życia, proszę, jak milusio. Dopiero co odzyskany. No i okej, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Cześć!